świata, ekosystemu umów lasów, problemów eksploatacji zasobów produkcji i konsumpcji przemysłu drzewno-papierniczego. Działania projektowe są realizowane... Kupuj odpowiedzialnie. Twoje pieniądze kształtują świat. Kupując, ciągle wybieramy spośród różnych towarów wypełniających przestrzeń wokół nas. Ale czy zdajemy sobie sprawę, że wybierając produkt, firmę czy logo, wpływamy na kształt świata, czy wiemy, że możemy żyć i stawiać się bezmyślnemu rozdawaniu foliowych torebek w sklepie, biorąc na zakupy własną torebkę, na przykład płócienną. Na co dzień jesteśmy konsumentami przemysłu, przede wszystkim papierniczo drzewnego. Korzystamy, prawda? W Urzędzie Gminy, w Gminnym Centrum Informacji, umieścimy się mapę, na której zaznaczone są miejsca recyklingu i renowacji mebli. O działaniach naszego projektu mieszkańcy okolicy mogą się także dowiedzieć z prasy i internetu. Więc chciałyśmy się zapytać, czy... Jeżeli to drewno jest hodowane, to czy jest kupywane i pozyskiwane zgodnie z certyfikatami? I jeżeli tak, to jakie to są certyfikaty? Znaczy tak, to drewno jest pozyskiwane i sprzedawane razem z certyfikatami. Nadleśnictwo posiada, w zasadzie Dyrekcja Regionalna Lasów Państwowych w Warszawie posiada takie certyfikaty. One są dwa. Jeden jest certyfikat FSC. No i to już jest co najmniej od 10 lat, że Dyrekcja posiada. I teraz jest nowy certyfikat, od 2 lat bodajże posiadamy taki. I te certyfikaty świadczą o tym, że my prowadzimy działalność w lasach zgodnie z tymi punktami, jakie organizacja tam ustala. Czyli w naszym przypadku to jest dbane o to, aby las był prowadzony w zrównoważony sposób, to znaczy, żeby odtwarzać zasoby, te, które pozyskujemy drewno, były z powrotem odtwarzane, żebyśmy działali w zgodzie z okoliczną ludnością, społeczeństwem, to znaczy nie wyrządzali szkody środowisku przyrodniczemu, z którego całe społeczeństwo korzysta, tak? Żeby także to środowisko leśne nie przy okazji pozyskiwania drewna nie uniosło jakiegoś tam uszczerbku zwierzęta, rośliny chronione, no to wszystko się dba i dzięki temu mamy chyba ten certyfikat, tak? W rozmowie z właścicielem lokalnego tartaku dowiedzieliśmy się, że drewno pochodzi z legalnych wycinek i że jest kontrolowany przez wszelkie certyfikaty. W naszej szkole zorganizowaliśmy akcję Book Cross, czyli uwalnianie książek.